Wydaje mi się, że jesteśmy tu już wszyscy, więc chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do kolejnego punktu programu, jednego z ostatnich, czyli do wyborów organizatora konferencji LARPowej 2019. Mamy zgłoszonego jednego kandydata. Jeżeli ktoś z Was jeszcze chciałby się zgłosić, ale zapomniał nam wysłać maila bądź złapać nas przez ostatnie 3 dni, to teraz jest dobry moment. Słuchajcie, będzie takie 3 minuty ciszy. Wywrzemy presję. Nie widzę. W takim razie zapraszam przedstawicieli Argosu, którzy przedstawią kandydaturę organizacji COLI we Wrocławiu w roku 2019. Dzięki. Działa? Działa? Dobra. Ja nazywam się Danai. A jestem Toksyna. Chcieliśmy Wam zaproponować kole we Wrocławiu. Organizowaną przez Stowarzyszenie Argos i dowolne osoby, które chciałyby nam w tym pomóc. Dobrze. Czy mamy ten przełącznik? Magiczny? Czyli musimy się uśmiechać. Mamy 4 główne założenia, które zaraz przedstawi Toksyna. Jak uda nam się przełączyć slajd. Tak, generalnie bardzo inspirujemy się tym, co było w tym roku tutaj pokazane w Lublinie i 2 z tych i, które pojawiły się tutaj, czyli inspiracja i integracja również znajdują się jako taki mocny filar tego, co my chcielibyśmy po prostu pokazać na COLI 2019 i pomyśleliśmy o tym, żeby zrobić trochę jeszcze krok dalej i włączyć 2 kolejne rzeczy, czyli promocję i dydaktykę. O, tutaj, Danai. Tak, jeżeli idzie o formę, to proponujemy sesje kokreatywne, które mają tworzyć dialog, mają służyć promowaniu, szukaniu inspiracji, odnajdywaniu jakichś odpowiedzi oraz rzecz, którą chcielibyśmy wprowadzić, to keynote speeches, które służyłyby de facto do pewnej promocji pewnych idei, do promowania pewnych stowarzyszeń ludzi, tego, co chcielibyśmy widzieć na polskiej scenie LARPowej. Przede wszystkim z tym chodzi jeszcze o to, że tutaj osoby, które znają się na tym, co robią w jakimś tam danym obszarze LARPowym, mogą też się pokazać i w pigułce po prostu na tym keynocie przedstawić swoją wiedzę, tak żeby podzielić się z innymi. Jeżeli chodzi o dydaktykę, mamy w planach publikację, o której jeszcze za chwilę szerzej powiemy, natomiast publikacja ta miałaby być czymś takim uniwersalnym dla, myślę, nie tylko polskiej sceny LARPowej, ale też na świecie, bo chcemy stworzyć podręcznik z zamówionych wcześniej tekstów w języku angielskim, podręcznik twórcy LARPowego od A do Z. I to jest jedna z takich naszych głównych dydaktycznych założeń. I mamy też w planach te prelekcje, takie w zależności od tego, jaką one będą przyjmować formę, od 20 minut do godziny. I właśnie z dużym naciskiem na to, żeby jednak praktykować poprzez ćwiczenia, uczyć się. Jeżeli chodzi o integrację, to Lublin zrobił to dobrze. Więc chcielibyśmy kontynuować to, co tutaj miało miejsce w piątek, to znaczy pozalarpowe wypady, wypady, które nie nawiązują do tego jednego wspólnego hobby, ale takie, które też jakby znajdą inne tematy, które nas łączą. Przykładowo wypady do akwaparku, czy na strzelnicę, czy cokolwiek tam innego zostanie wymyślone. No i chcielibyśmy oczywiście mieć jakąś jedną knajpę konwentową, która będzie miejscem zarówno na to, żeby sobie potańczyć, jak i spokojnie porozmawiać. Chcielibyśmy jakby oddzielić strefę dyskusji od strefy dzikiej wiksy. Co może chwilami było trudne w tym roku, przynajmniej dla mnie. W każdym razie idźmy do promocji. To jest też bardzo taki ważny filar dla nas, dlatego że robiąc po pierwsze dydaktycznie ten podręcznik, chcemy wypromować naszą polską scenę LARPową na świecie poprzez to, że będziemy udostępniać kontakty do twórców i pisarzy, ludzi, którzy robią rzeczy, robią dobre rzeczy,
zaczynają robić rzeczy i szukają kogoś, z kim można robić rzeczy. Generalnie chcemy połączyć nie tylko nas tutaj w Polsce jako twórców, tak jak była projekt Kai i, przepraszam kolego, nie pamiętam twojego imienia. Andrzej. Kaja i Andrzej zrobili ulotkę larpową. Uważam to, że... Więc my chcemy jakby kontynuować tą ideę i chcemy jeszcze bardziej stworzyć możliwość na łączenie się twórców i robienie dobrych rzeczy i wychodzenie do ludzi spoza tej naszej społeczności już teraz larpowej i wychodzenie na zewnątrz, a przy okazji, ponieważ mamy tą prezentację, znaczy publikację po angielsku, chcielibyśmy też, żeby przyjechali do nas ludzie z zagranicy i zapoznali się z nami, żebyśmy mogli też robić z nimi międzynarodowe projekty. Z tym, że chcielibyśmy też jakby pokazać Polskę jako jakieś środowisko larpowe. Trochę na zasadzie, że Polacy nie gęsi swoje larpy mają. Chcielibyśmy się nimi pochwalić na zewnątrz. Chcielibyśmy się pochwalić tym, czego my się nauczyliśmy i tym, co my umiemy. I tak jak wspomniała Toksyna, do tego właśnie miałaby służyć ta publikacja, która dla twórców, którzy już mają duże doświadczenie, byłaby de facto zbiorem oczywistości, ale usystematyzowanym. Natomiast nowym osobom pozwoliłaby się dowiedzieć, jak robić larpa od zera do świetnej gry i też pomogłaby po prostu jakby wejść w cały ten proces, zacząć robić gry, zacząć się tym bawić. Oferujemy pomoc, jeżeli chodzi o pisanie tekstów angielskich, zarówno przy redakcji, korekcie, jakiejś tam konsultacji. I druga część właśnie, druga publikacja, którą chcemy zrobić, to będzie taki aktualny dyskurs, co w polskiej scenie larpowej piszczy, czyli każdy twórca, który ma coś ciekawego, chce o czymś powiedzieć, napisać w tym sensie, jakoś poruszyć dany temat, będzie mógł to również opublikować w języku polskim właśnie dlatego, żeby było jedno i drugie i nie było ograniczeń mocnych językowych. Tak, jeżeli chodzi o miejsca, mamy w Wrocławiu osoby, które są związane z różnymi uczelniami we Wrocławiu, więc chcemy wykorzystać ich pomoc do uzyskania przyjaznych, ładnych, przyjemnych przestrzeni, w których będziemy mogli zrobić tą imprezę. Jeżeli wy macie jakieś propozycje, również jesteśmy na nie otwarci. I to w zasadzie jest wszystko. Chcielibyśmy się z wami zobaczyć we Wrocławiu w 2019. Dzięki. O nie. To może ja. Pytanie jest odpowiedź. No hej. Bardzo zainteresowała mnie ta część, w której będziecie zapraszać obcokrajowców do Wrocławia na kole. Pytanie po pierwsze, czy będzie to wyglądało w ten sposób, że po prostu stworzycie, nie wiem, anglojęzyczną wersję wydarzenia na Facebooku i powiecie obcokrajowcom, hej, przyjeżdżajcie, czy też może wyślecie do konkretnych organizacji, zgromadzeń zagranicznych zaproszenie, hej, proszę, przyjedźcie i zróbcie u nas punkt programu, będzie zajebiście. Wiesz co, to jest w trakcie właśnie, jakby strategia na to, jak to zrobić, jest obmyślana, z tym, że my bardziej stawiamy nacisk na to, żeby pokazać polską scenę larpową, a niekoniecznie zapraszać ludzi, którzy nam tutaj będą opowiadać, jak robić larpy. To jest fajne i właśnie fajnie, żeby była przestrzeń na to, żeby się tym powymieniać, z takim naciskiem na to, że jakby chcemy pokazać też nas, tutaj polskich twórców. Z tym, że to drugie pytanie, przede wszystkim fajnie też, jeżeli ktoś będzie do nas chciał przyjechać i opowiedzieć o swoim projekcie, to jak najbardziej ja jestem za tym, że tak, czemu nie? Natomiast nie będziemy chyba... Dobra, wypowiadam się trochę bardziej za siebie, tak jak ja to odbieram. Myślę, że nie będziemy intencjonalnie pisać do miliona osób z różnych stron świata na zasadzie ojej, przyjedź do Polski, zrób nam prelekcję, tylko na zasadzie cześć, mamy fajny event, jeżeli chcesz nas poznać, to zapraszamy i możesz też wnieść coś od siebie, jeżeli ci na tym zależy i chcesz się pokazać tutaj w Polsce.
teraz chyba ja. Ja mam pytanie co do waszego punktu. Promocja Polski, marki polskich LARPów. Pomysł bardzo mi się podoba. Jestem ciekaw, czy macie na to jakiś plan, jakąś ideę, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo duży temat. Na tym trzeba by popracować, żebyśmy sami się dowiedzieli, jakby, jakie jest nasze postrzeganie polskich LARPów, tak? Czy są jakieś wartości, czy to w ogóle znaczy, żeby to nie był taki termin pusty trochę, jak dzisiaj jest Nordic LARPing, który nie znaczy w sumie nic, tak już. Znaczy, troszeczkę wychodzimy z założenia, że polską scenę LARPową tworzą po prostu ludzie. W momencie, w którym będziemy mieć twórców, którzy będą się wypowiadać na temat tego, co oni robią tutaj, czy to dla nas, czy nie tylko, to de facto po pierwsze samo nam zarysuje temat, a po drugie będziemy jeszcze tak naprawdę sprawdzać, jak to można zrobić najskuteczniej i najfajniej. Dobra, ja mam pytania dwa. Jedno szybkie, czy planujecie w związku z tym blog i jakąś ścieżkę anglojęzyczną na waszym evencie? A drugie moje pytanie jest, Wrocław to ogromny ośrodek akademicki. Czy planujecie otworzyć się troszeczkę na ludzi spoza środowiska? To będzie ósma kola, o ile dobrze liczę. Mam wrażenie, że my w znacznej mierze powiedzieliśmy już sobie większość rzeczy, które już wiemy. Czy skorzystacie z tego, zamierzacie skorzystać z tego zaplecza, jeśli chodzi o psychologię, kognitywistykę, sztukę, teatr i inne rzeczy? To znaczy dla mnie to jest właśnie ten etap promocja, tak? To nie jest tylko to, że my tutaj się otwieramy tak, że ludzie z zagranicy do nas mogą przyjechać. Kwestia jest taka, żeby otworzyć się też na po prostu ludzi, którzy nie są tutaj po prostu z nami w scenie LARPowej, czyli wprowadzić LARPy jako super narzędzie, super formę ekspresji i po prostu no medium do robienia różnych rzeczy od tej rozrywki, tak, po przerabianie, nie wiem, trudnych tematów i wszystko, co można w to włożyć tak naprawdę. I myślę, że to chyba już troszeczkę jest ten czas, kiedy zaczyna być też zainteresowanie z zewnątrz tym, co to są LARPy. Przynajmniej, no nie wiem, ja bardzo w jakimś tam swoim sieci kontaktów dostaję takie informacje, że a co ty w ogóle robisz? I myślę, że to są 2 lata jeszcze, nie? I że ogólnie wszyscy to chyba razem troszeczkę w Polsce popychamy już w stronę tego, żeby wyjść z LARPami na zewnątrz do nowych osób. I gdzieś tutaj, Mikołaj, to ty prowadziłeś sesję kreatywną o tym? Właśnie, jak tutaj nowych ludzi zapraszać? Także tak, dla mnie to jest to, żeby otworzyć się na świat i poza LARPowy. A odpowiadając na pierwszą część pytania, będziemy zachęcać do tego, żeby wypowiadać się po angielsku i udostępnić jakby szerszej publice tą wiedzę i to, co się ma do powiedzenia. Z tym, że też, no to jest w trakcie ustalania. Moim pomysłem też było to, że w zależności od tego, jaka tam będzie frekwencja, że tak jak są w publikacjach konferencyjnych, normalnie takie shorty, tak, streszczenia w języku angielskim, żeby coś takiego może było. Jeżeli właśnie, no dużo tutaj też baza na zasadzie współpracy, mnóstwo ludzi zna angielski i też być może będą chętni, żeby pomóc w zrozumieniu komuś z zagranicy. Ja się trochę niepokoję tą ścisłą selekcją w przypadku nie wiem, twórców, tak, prezentacji, bo troszeczkę mi to pachnie elitaryzmem. Chciałabym, żebyście rozwinęły te metody selekcji. Okej, przede wszystkim chodzi o to, żeby osobom, które już naprawdę dużo robią, dużo jakby naprawdę się znają na swojej robocie, nie? Dać możliwość, żeby oni po prostu w pigule przekazali tą swoją wiedzę. I tak, może jest to trochę elitaryzm, anatema, możesz to tak nazwać i tak dalej. A jeszcze szczerze mówiąc, nie mam tego przegadanego ja osobiście, jak ma wyglądać wybieranie tych osób, natomiast przede wszystkim jakość będzie tutaj wyznacznikiem tego, kto poprowadzi keynote. To nie jest... Co? Przygotowanej prezentacji, przygotowania tego, w jaki sposób chcesz przekazać wiedzę, to do czego ma to służyć, tak? Bo to, że ktoś jest, nie wiem, znany, tak? I wszyscy wiedzą, że on kimś jest, coś tam robi, to nie jest wyznacznik tego, że on zrobi dobrego keynote'a.
tak? I chodzi o to, że nie wybieramy spośród tego, że to jest ktoś sławny, tylko spośród tego, co on nam pokaże, że on chce tutaj przynieść. Jeszcze jakieś pytania? Ja mam takie pytanie, jeżeli chodzi o miejsce, bo tam padały różne nazwy różnych instytucji, czyli tak czy siak chcielibyście, żeby kola odbyła się jakby w jednym budynku, tak? Żeby nie latać po Wrocławiu. Okay. Tak, tak, to nie ma dyskusji z tym, żeby było w jednym miejscu. Ja mam takie pytanie. Czy zamierzacie w jakiś sposób zwrócić też uwagę, że kola jest dla graczy? Bo przykładowo w tym roku były bardzo fajne warsztaty z tego, jak lepiej dobierać postać, jak lepiej rozmawiać z orgiem o tworzeniu swojej karty postaci, ale ja się dowiedziałem tego, ty już będąc na miejscu. Jak to oglądałem w internecie, wydawało mi się, że kola jest spotkaniem twórców LARPów. Grazi, mam dokładnie takie samo przemyślenie, ponieważ mnie również zaskoczyło to, że tutaj jest coś dla graczy. Sama brałam w tym udział i bardzo też jakby fajnie chcemy, żeby było miejsce na to, że gracze, ludzie, którzy grają, a którzy niekoniecznie chcą tworzyć, też znajdą coś na Koli 2019. Szczególnie jeżeli mamy się otworzyć na nowe osoby spoza środowiska, żeby one mogły przyjść i też dowiedzieć się, hej, ale jak w to się w ogóle gra. Tak? I dostać tą pomoc, czy to w materiałach, czy to właśnie poprzez warsztaty i różne punkty programu. Danej? Mhm. Przy czym, jak się okazuje, na tegorocznej koli była w ogóle nitka programowa przeznaczona tylko i wyłącznie dla graczy. Chcielibyśmy to po prostu troszkę podkreślić, tak? Żeby była troszkę łatwiejsze do znalezienia, bo ja się tam też nie zorientowałam. Dobra, to może teraz już, czy dobra? Mhm. To ja mam takie trochę inne pytanie z kolei, bo jeśli dobrze zrozumiałem, wasza publikacja anglojęzyczna to ta praktyczna część, ta polska ma być teorią, jak rozumiem. Też w kilku miejscach bardzo podkreślacie tą teorię, ideę i tak dalej. Właściwie, czy to znaczy, że chcecie skupić się na tym? To znaczy, pomijając to, że co było na slajdach, to myślę, że w tym, co już do tej pory zdążyłam powiedzieć, jest tak chyba podkreślone, nie wiem, czy jest, więc powiem to jeszcze raz. Bardzo, bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli miejsce i na dużą ilość praktyki, bo to przede wszystkim teoria jest tym, co możemy sobie przeczytać i tak dalej, no ale pewnych rzeczy po prostu trzeba doświadczyć, żeby ogarnąć, jak to działa. Czy jeszcze do tego jakieś wyjaśnienie? Dobra, to ja mam takie pytanie o tą formę prezentacji, te keynote speeches, tak? Bo nie wiem, jakby ja na przykład nie wiem, na czym to polega i czym to się różni od jakiejś takiej zwykłej prezentacji. Nie wiem, może tutaj jakąś straszną ignorancją się wykazuje, ale nie mam pojęcia, czym to jest i właśnie czym się różni taka forma prezentacji. I jakby, czy to będzie jedyna forma prezentacji, którą przewidujecie? I tam też było o tym właśnie wybieraniu tej selekcji i czy ta selekcja, którą będziecie stosować przy tych formach prezentacji, przy tych keynote speeches, czy ona będzie obowiązywać też przy innych prezentacjach? Przede wszystkim keynote'y to są eksponowane. To są wydarzenia, które chcę podkreślić, to są informacje, które chcę podkreślić i na pewno będzie przy ich wybieraniu stosowana ostrzejsza selekcja niż przy pozostałych punktach. Natomiast oprócz nich oczywiście są też normalne prezentacje, 20-minutowe do godziny. Keynote'y z reguły trwają około kwadransa. Na tym, że są wyselekcjonowane i że są wyeksponowane, tak samo jak na przykład były sesje kreatywne, tak? W trakcie ich trwania nie działo się nic więcej. Kamil Baczek, czy możesz wyjaśnić to? Wydaje mi się, że te keynote'y to jest też pomysł pożyczony z Knutpunktu w Danii i to jest taki temat, który jest tematem przewodnim, będącym wstępem do innych działań. Czyli są to prezentacje pod konkretny temat, 2, 3 lub 4 krótkie w jednym temacie, otwierające jakby cały szereg działań, warsztatów, dyskusji, sesji kreatywnych w danym temacie, czyli przypuśćmy, keynote'em może być na przykład ciało gracza, tak? Przedstawiamy wszystkim uczestnikom konferencji, jak rozumiemy, albo jak oni mogą rozumieć, w jakich perspektywach mogą rozpatrywać dany motyw przewodni, dany klucz i potem wszystkie punkty programu, które dzieją się dalej, jakby dotyczą właśnie tego zagadnienia, tego klucza, tak? Tematu przewodniego.
Okej, następne pytania. Ja... Znaczy, oczywiście tutaj tylko dodam, że jeszcze takim jednym wyróżnieniem, który może łatwiej sobie pozwoli to wyobrazić. Keynote'y są sesją, w trakcie których nie ma innego punktu programu. Tak? Są formatem wyróżnionym. I uwaga, tak, gdzieś tam jest z tym związany jakiś aspekt celebrytyzmu, etc. Natomiast no, nie będziemy wygłaszać ich my jako organizatorzy. Także to też jest, wpisuje się w tą linię dania wpływu twórcom. Chcemy zobaczyć tutaj uczestników dyskursu w spotlightie z wielkim reflektorem. Wszystkie oczy na was i wiemy, że są osoby, które zgłoszą takie tematy. Dzięki. Ja mam takie pytanie, bo jeszcze przed organizacją COLI w Warszawie organizatorzy warszawscy podkreślali, że bardzo im zależy na demitologizacji COLI, na tym, żeby zredukować takie wrażenie jako konferencji czysto naukowej z nauką dla nauki i bardzo to też podkreślali ludzie przed Lublinem, że o to im chodzi. Czy ja odnoszę dobre wrażenie, że wy chcecie iść dokładnie w przeciwnym kierunku, czyli zrobić z tego konferencję naukową? To jest pierwsza rzecz. I drugie pytanie, ile kosztuje stek i kufel piwa we Wrocławiu? Tak. Na pewno chcielibyśmy, żeby COLA w Wrocławiu była imprezą, na której można się czegoś nauczyć. Niekoniecznie chodzi o dywagacje na jakieś abstrakcyjne tematy, ale jak widać było też po prezentacji, chcemy kłaść nacisk na praktykę, na to, żeby nowi ludzie uczyli się umiejętności, które przydadzą im się do grania, do bawienia się w to hobby, tak? I temu też ma służyć podręcznik, temu mają służyć warsztaty, sesje kreatywne i tak dalej. Czy to odpowiada na pytanie? Jeżeli idzie o piwo, to oddaję głos Toksynie, bo nie mam pojęcia. Cześć, jestem Toksyna i nie piję piwa, dlatego że mam uczulenie na gluten. Anyway, steki, najlepsze steki to jest koło 30 paru złotych, soczewka na rynku i jeszcze tam są, jest drugie miejsce, którego oczywiście zapomniałam nazwy, ale też jest w rynku i te steki też są dobre. Ale musiałam powiedzieć o stekach, bo usłyszałam steki. Sorry. Okej, czy mamy jeszcze jakieś pytania? W takim razie ja jeszcze... przepraszam. Bo mówicie też o tym, że chcecie, żeby to było takie międzynarodowe, to chciałam się zapytać, czy ta anglojęzyczność, dostępność dla ludzi, którzy by byli z zagranicy, dotyczyłaby jakichś konkretnych punktów programu? Czy myślicie o tym, żeby, nie wiem, może był tłumacz na każdym z punktów, czy na jakichś kluczowych, jak to sobie wyobrażacie, czy coś to ma być tak ogólnie dostępne dla ludzi zagranicznych, czy tylko kawałki będą dla ludzi obcych? Okej, odpowiem ci w ten sposób. To jest jeszcze dosyć dużo czasu do tego wydarzenia i myślę, że różne pomysły właśnie też nam przychodziły do głowy, tak, odnośnie tego, w jaki sposób to udostępnić, jak to tłumaczyć, czy robić te jakby ekstrakty po angielsku z danej prelekcji i w ten sposób orientować się, ile osób na to chce przyjść. Natomiast no, myślę, że na ten moment nie dam ci jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ no, musimy sprawdzić, co my jesteśmy w stanie zapewnić realnie i nie będę tutaj składać obietnic bez pokrycia. Natomiast jest jakby, nie, ja zajmując się tłumaczeniami, nie widzę możliwości, żeby zapewnić profesjonalnego tłumacza na każdy jeden punkt programu, więc po prostu będziemy szukać rozwiązań. Czy jeszcze jakieś pytania? Cześć. Bardzo dużo mówicie o tym, że chcielibyście przez tą kolę wciągać jakby nowych ludzi. Co na tej koli będzie tak naprawdę dla nas? Bo ja na razie słyszę o tym, że będziemy zapraszać ludzi z zagranicy, żeby zobaczyli nas. Słyszę o tym, że będziecie próbowali wciągnąć nowych ludzi, którzy się jeszcze larpami nie zajmują. A co będzie na tej koli dla środowiska larpowego? Czy myślicie, bo wydaje mi się, że nadal misja integrowania środowiska, docierania do różnych grup larpowych, z którymi jeszcze nie rozmawiamy, które jeszcze nie została zakończona. I czy wy w ogóle chcecie dalej robić rzeczy, które będą dla
środowiska larpowego? Czy to ma być konferencja od larpowców dla zagranicy i nie larpowców? Bo takie mam trochę wrażenie. Okej, no to fajnie, że o tym mówisz, bo mi wydawało się z kolei jasne, że to, co jest osią Koli teraz, tak? Która się wydarza, tak, czyli to, co my, larpowcy, dajemy sobie nawzajem, to jest jakby dalej clue Koli, tak? Jednocześnie chcemy do tego dodać dobre, nowe filary, żeby nas było więcej, tak? Natomiast punkty tylko programu... moim zdaniem problem jest... Sprawa jest taka, że my do tej pory nie dotarliśmy do samych larpowców. Mamy bardzo dużo spraw do porozmawiania między sobą i to jakby z nazwy jest konferencja larpowa. Mam jakieś tam doświadczenie z rozmowami z ludźmi, którzy nie grają w larpy i myślę, że tutaj wiele osób na tej konferencji w tych tematach, o których my rozmawiamy między sobą, nie byłaby nimi zainteresowana, że zrobienie tego atrakcyjne dla tych osób wymaga całkowicie przemodelowania modelu tej konferencji i zrobienia bardzo dużo pracy. I tak naprawdę to brzmi, jakby miały dwie konferencje odbywać się obok. Jak właśnie chcecie to połączyć? To znaczy, widzisz, dla mnie to, co powiedziałeś o tym łączeniu tak jakby dalej nas, larpowców, i zachęcania larpowców, którzy jeszcze nie przyjechali na kole, to w ogóle nie kłóci się z tym, żeby otwierać, bo tak jak tutaj zobaczyliśmy, że pojawiła się jakby oddolnie, nie, tudzież... może zamierzenie, ale nie jakby wypunktowane punkty programów dla graczy, z punktu widzenia gracza, to się już pojawiło, tak? I bardzo dużo dla twórców. Więc dla mnie kilka linii jakby programu nastawionych do troszkę innych osób jest czymś wykonalnym, co jednocześnie będzie weryfikowane w trakcie naszej pracy zbierania tego, bo nie umiem ci odpowiedzieć, czy idealnie teraz to przedstawiłam tak, jak to się uda nam zorganizować. Okej, ja myślę, że na dokładniejszą dyskusję jeszcze będzie czas, a w tej chwili trochę nas goni, więc ja chciałbym z obowiązku jeszcze raz spytać, czy mamy kontrkandydata do organizacji Koli 2019? Jeżeli go tutaj nie mamy, to myślę, że dziewczyny i pozostałych organizatorów będzie można dopytywać, czy tutaj w kuluarach, czy na przestrzeni najbliższego roku, dwóch, w trakcie przygotowań do Koli. A jeżeli zgadzacie się na to, żeby Kola 2019 odbyła się we Wrocławiu, to proponuję potwierdzić to brawami. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia we Wrocławiu.